Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie, Wiola, i dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie. Trzeci raz do Ciebie przyszło, zanim je przyjęłaś, tym bardziej się cieszę i gratuluję Ci, że tu jesteś. Dzień dobry, Marysiu. Dziękuję Ci za zaproszenie. Tak, miałam proces za sobą, ponieważ moim głównym tematem właśnie w uzdrawianiu, tak jak rozmawiałyśmy, są wystąpienia publiczne. Nie czuję się w tym dobrze, dlatego wolałam nie, ale po kolejnym zaproszeniu od Ciebie pomyślałam, że być może warto, więc jestem. Dzięki, bo to te procesy, które przechodzą kobiety, z którymi się spotykam w trakcie rekomendacji, one są ważne osobiście, one też najczęściej są ważne dla osób, które tego słuchają, bo czuć, że to nie jest takie, o, wskoczyłam i tak od razu powiem, tylko że z tym się wiąże pewien wysiłek. Dokładnie tak. To już nawet jest taki nie tyle wysiłek fizyczny, nie, co wysiłek wewnątrz. Czuć te wszystkie emocje, a pomimo tego przyjść, mówić, jakoś radzić sobie z tym, co jest, zaakceptować to, co jest wewnątrz. I otwierać gardło. Tak. No właśnie, bo ty jesteś kobietą, która ma wizję, która ma dużo do przekazania i czujesz to bogactwo w sobie i ta nasza główna praca w ramach programu to jest praca, która dotyczy tego, żeby to bogactwo wewnętrzne, żeby ono mogło płynąć w słowach na zewnątrz do ludzi, nie tylko poprzez pisanie, które lubisz, które jest dla ciebie komfortowe, ale również poprzez mówienie. Dokładnie tak. I ja widzę ten proces, cieszę się tym procesem, aczkolwiek to nie jest łatwe dla mnie i są już pewne symptomy, że jestem na dobrej drodze. Także poprzez spotkania, które mamy w kursie, poprzez to, że też spotykamy się w grupie, ja mogę zobaczyć też siebie w innych kobietach, mogę usłyszeć, co one mówią, mogę poczuć jakby tą całą energię, która tam jest podczas tych spotkań. I dzięki temu coś się po prostu zadziewa, coś, czego nawet nie potrafię nazwać, ale później za jakiś czas ja widzę, że ja się zmieniłam wewnętrznie i że już pewne rzeczy nie są dla mnie takie trudne. Ja widzę, że więcej zabierasz głosu, częściej zabierasz głos i że ten twój głos, jak go zabierasz, on też brzmi inaczej. To nawet nie jest kwestia tego, co ty mówisz, bo to od początku jest na podobnym poziomie głębi, tylko to, jak ty to mówisz, jak ten twój głos brzmi. Tutaj ta zmiana jest dla mnie niesamowicie widoczna i zauważalna, jak ty się też rwiesz do tego, żeby powiedzieć i żeby sobie dać tą przestrzeń na podzielenie się sobą. Tak, wcześniej też się rwałam, ale rwałam się i się zatrzymywałam. Zatrzymywała mnie właśnie głowa, bo ojejku, a co to będzie, jak się to komuś nie spodoba, a być może no, opowiadam jakiś głupot i się zatrzymywałam. A teraz poczułam się bezpieczniej i pozwoliłam sobie nawet na to, że powiem jakąś głupotę, albo nawet na to, że komuś się to nie spodoba. Więc jest duży proces i cieszę się nim. Pamiętam też, że jak przyszłaś na początku, to przyszłaś tak w takim stanie, który ja dobrze znam i który też czasem wpadam. No jak to? Ja już tyle razy pracowałam nad tym. Ja już tyle zrobiłam. I było dobrze przez jakiś czas, a teraz kurna znowu ten sam temat. Jak długo jeszcze? I też z takim pytaniem, czy tym razem się uda na 100%? Tak. Tak jak mówisz, intelektualnie ja po prostu wiem, że te procesy intelektualnie przeszłam. Niektóre nawet wewnątrz w sobie, ale przychodzi kolejny etap, gdzie znowu się pojawia jakaś blokada i właśnie pojawia się ta frustracja. No ale dlaczego? Przecież to już było poza mną. To jest kwestia właśnie też akceptacji i zrozumienia, że pewne sytuacje, pewne nasze wrażenia, pewne nawyki, one nie odchodzą od tak, ale trzeba właśnie zejść głębiej. A im głębiej schodzimy, tym czasami nawet może być trudniej. Chociaż nam się wydaje, że coś już jest poza nami, to jeszcze głębiej okazuje się, że jest coś jeszcze. I
Te ćwiczenia, które mamy też na kursie, one pozwalają sięgnąć głębiej do siebie, poznać siebie i pozwalają tak sobie ułożyć to wszystko, że jakby widzimy z innej to perspektywy, widzimy szerzej. Stajemy się wtedy, ja jestem przynajmniej spokojniejsza, stabilniejsza i z tego poziomu właśnie spokoju i stabilności ja inne ruchy wykonuję. Inaczej myślę. Tak, ten spokój wraca jak taki powtarzający się motyw w rozmowach z kobietami z tej edycji, także cieszę się, że to tak działa. Właśnie sobie uświadomiłam, dzisiaj rano rozmawiałam, nagrywałam rozmowę z Dianą i mówiłam jej, Diana, ty jesteś jedyną osobą, która jest w szkole Ajurwedy. I właśnie sobie uświadomiłam, że to nie jest prawda, że z tej grupy, w której Diana jest, ale ty także masz taką ciekawą ścieżkę, bo jesteś w szkole w części drugiej, zaczęła się niedawno, co jest o tyle istotne, że jakby zaczynasz drugą część, a już jesteś w tym programie biznesowym. Powiedz mi, z czego wynika ta twoja chęć połączenia właśnie tych dwóch ścieżek i nie czekania, aż skończysz, aż już wyjdziesz na rynek, tylko już teraz. U mnie wynikało to z tego, że ja od zawsze właśnie czułam inaczej. Ja nie czułam takiego biznesu tradycyjnego, gdzie widziałam tych ludzi, którzy byli właśnie zapracowani, przepracowani, zmęczeni, w ciągłej gonitwie. I miałam coś takiego, że chciałam swój biznes i prowadzę go od kilku lat, ale chciałam inaczej. Nie miałam czegoś takiego, że miałam jakieś zadanie do dokończenia i musiałam zrobić dzisiaj. Jak ja widziałam, że jestem śpiąca, to ja po prostu zostawiałam to i szłam spać. I dziwiłam się ludziom, że mogą siedzieć po nocy i po prostu coś robić. Dla mnie było ważniejsze, żeby się wyspać i dokończyć to rano, nawet jeżeli będę spóźniona. Jak zobaczyłam ten twój program, przyszłam na spotkanie pierwsze, poczytałam, o czym on jest, to sobie pomyślałam, kurczę, ktoś mówi moim głosem. To jest to, czego ja szukam. Tak. I pomyślałam sobie, że no nie ma na co czekać. Po prostu trzeba w to wejść. Te nasze spotkania, choć w tematyce biznesowej, zaczynają się od śpiewania mantry. Tak. Pamiętam, jak to było dla mnie takie wyjście z szafy, że ja zaśpiewam mantrę i zaczynałam od śpiewania w szkole Ajurwedy. W części drugiej stwierdziłam, że tam na pewno dziewczyny nie uciekną. Potem się odważyłam na część pierwszą, a teraz w tym programie razem z tą piękną pierwszą grupą tak zwanych jakby... tą grupą, która jakby ustanawia kurs tym, że jest, tym, że mówi tak, śpiewam na początek. I ciekawa jestem, jak ty odbierasz to dla siebie samej i jak widzisz wpływ właśnie takiego początku na grupę, na tą pracę, która się później wydarza. Ja odbieram to bardzo dobrze, bo ja też od wielu lat śpiewam mantry. Nawet przed naszym spotkaniem zaśpiewałam pudżę, więc... To jest moje bardzo. I wiem, jak to harmonizuje przestrzeń, wiem, jak to wpływa na nasz umysł, potrafi nas zatrzymać. Jeżeli zaangażujemy się, to wejdziemy w to. To jest najlepszy początek, jaki może być do rozpoczynania czegokolwiek. Więc to jest przepiękne. Polecam każdemu. To by się wydawało, że taki twardy temat, a to jest właśnie ciekawe, że jak się do niego podejdzie od innej strony, u ciebie są też te piękne jantry, jak czekałam na połączenie, to mi się wyświetliła jantra serca, za tobą widzę też te kształty, te kolory, że to są sposoby, na które my się łączymy ze swoim sercem i żeby go tym częściej wnosić w biznes, niezależnie od tego, czego on dotyczy. Jasne, że tak, bo co mamy zrobić w biznesie, to mamy zrobić. Są pewne działania, które musimy wykonać. Są pewne zasady w biznesie, ale to, co z nas wypływa, właśnie to nasze wnętrze, nasz strój wewnętrzny, rzuca zupełnie inne światło na ten biznes. Traktujemy inaczej ludzi, traktujemy inaczej właśnie, inny cel mamy w tym biznesie. Nie jest celem samo zarobienie pieniędzy, czy jakiś sukces wyobrażony, tylko celem jest właśnie ten proces, to jak my wzrastamy, jak nasz biznes się rozrasta, jak przychodzą ludzie, jak oni wychodzą od nas, w jakim stanie i czy wracają, czy chcą wracać, bo się tu czują dobrze, bo czują się ważni, zaopiekowani. Właśnie i biznes coaching Ayurveda to jest to, co pokazuje,
ten szerszy wymiar biznesu. Pamiętam też z twojego bio przy okazji szkoły Ayurveda, że chciałaś w tym bio pokazać tą swoją drogę od początków 100 lat temu jako krawcowa do osoby, która przeszła przez różne metody rozwoju siebie i później przekazuje to dalej tym klientom, którzy do ciebie przychodzą, z którymi się spotykasz. I z tej drogi, która ci zajęła kilka dobrych lat, płynie taka piękna lekcja, że lekcja i przykład, że to jest możliwe, jeśli chcesz. Tak, tak. Jeżeli czujesz, że można inaczej, że można więcej, że ta jakość życia może być zupełnie inna i że my nie musimy być tacy, jacy jesteśmy przez cały czas, że możemy to zmieniać, że możemy kreować swoją rzeczywistość i siebie samych. Jeżeli tak czujesz, to już w zasadzie jest zrobione. I jest to możliwe i tego przykładów jest bardzo dużo dookoła właśnie. Patrząc na czy na uczestniczki twoich programów, czy na mnie, czy na ludzi w moim otoczeniu. Tylko trzeba to zauważyć. I chcieć coś zmienić, no bo nikt za nas nie zrobi, prawda? To, że przyjdziemy na kurs, dostaniemy narzędzie, ale my musimy to narzędzie wykorzystać. My musimy już coś z tym narzędziem zrobić. Sama książka, samo narzędzie nic nie da. Jeżeli tylko po prostu posłuchamy i powiemy, o tak, tak, fajne to jest. Tak, tak, też mam takie wrażenie, że to nie jest program dla przyglądających się i zresztą myślę, że skutecznie ich zniechęcam do wzięcia udziału w tym programie. Pewnie tak. Te wibracje się nie, jakby nie współgrają. Nie współgrają. Tu jest taka postawa aktywności, działania, chęci właśnie wcielania w życie od razu, a nie jak się czasy zmienią, jak będzie wiosna, tylko w takim swoim rytmie, ale jednak do przodu, w rozwoju. Tak, ja też tutaj mam takie doświadczenie, dla mnie bardzo ważne, bo ja bardzo jestem kreatywna i mam dużo pomysłów i chciałabym wszystko zrobić i zawsze robię kilka rzeczy. Nie mam tak, że mam jeden projekt i zajmuję się tylko czymś jednym. I to mnie po prostu rozwalało zawsze. A tutaj powolutku ja sobie właśnie ustalam, co jest dla mnie ważniejsze i czym ja się teraz zajmę, i na co jest teraz dobry czas. I potrafię sobie już to jakoś poukładać. Nie powiem, że jest idealnie, bo jeszcze wpadam w ten taki szał. Ale zauważyłam też, że takie poukładanie sobie tych priorytetów jest bardzo ważne i można to zrobić. Jest to możliwe. Tak, dla Waty to jest kluczowe. 1000 pomysłów, a tylko tam powiedzmy 6 w porywach do 8 godzin pracy, bo Wata to nie jest osoba, która potrafi długo pracować, ona się szybko męczy. Ja już czuję, dzisiaj jestem od rana w pracy, nagrywam, już czuję, że moje oczy mówią dość ekranu. Już czuję też, że mój kręgosłup mówi idź dziewczyno na spacer Nie chcę też na tym etapie przemocowo podchodzić do ciała, bo to nie działa, to mam takie doświadczenie i swoje i naprawdę setki historii klientek, które mówią, zignorowałam sygnały i obudziłam się z przysłowiową ręką w nocniku. Dokładnie, dokładnie. Ja miałam tak od zawsze. I też jest to było dla mnie dobre, jako dla mnie, że tak miałam, że nie nadwyrężałam siebie, tak. Ale niedobre było to, bo mnie właśnie hamowało często opinie i oceny ludzi, którzy uważali, że jestem leniwa, że chciałabym, żeby tak wszystko samo. A no wiadomo, no nic się samo nie dzieje, ale ja miałam gdzieś wewnętrznie inny pogląd na to i też musiałam się zmierzyć z tymi opiniami, ocenami. Być może ten mój głos też gdzieś poprzez to troszeczkę zamilkł. Ale no czuję, że już jakby wychodzę i już te opinie nie mają takiego znaczenia, bo efekty mówią za siebie. Tak, i twoja pewność tego, co masz do przekazania. Tak, tak, tak. Jesteś w wersji z indywidualnym wsparciem. Czemu się zdecydowałaś na taką wersję? Bo nie można powiedzieć, że ci mnie mało, bo się widzimy w różnych miejscach. I jeszcze jeden na jeden. Jeden na jeden można przegadać daną kwestię, bardziej pójść głębiej,
Także praca w grupie jest ważna, ale praca jeden na jeden też jest ważna, dlatego że też poniekąd, no, może nie całkiem, ale znam twoją drogę z tego, co mówiłaś o sobie. I też widzę pewne sytuacje, które też są u mnie. I pomyślałam, że skoro ty to przeszłaś, to być może też pokażesz mi, jak to zrobić. Być może ja mogę jeszcze się czegoś od ciebie nauczyć. Mogę zastosować, nie wiem, jakieś narzędzie też, o którym nie wiem. I dlatego stwierdziłam, że warto zainwestować w siebie, bo no, ta inwestycja się opłaca, to się zwraca. Świat nam zwraca to, co dałyśmy. Tak. Tak, w przypadku biznesu czasem naprawdę z dużą nawiązką. Tak. No i a propos tej nawiązki, bo twoja praca nad wyrażaniem siebie ma konkretny fizyczny efekt. Mam na myśli książkę. Powiedz coś więcej na temat tej książki. O. To jest drugi temat trudny dla mnie. Właśnie ja nie miałam... Na początku to nie był celowy zabieg, że ja będę pisać książkę. Ja po prostu zaczęłam biznes i pewne rzeczy mi się nie udawały. Ja właśnie chciałam inaczej, a mi nie szło. I tak się zaczęłam zastanawiać, dlaczego mi nie wychodzi, dlaczego komuś może wyjść ten biznes, a mi nie wychodzi. I zaczęłam spisywać swoje myśli, po prostu sama dla siebie, żeby zobaczyć to. Zaczęłam zadawać sobie pytania i zaczęłam sobie na nie sama odpowiadać. I później pokazałam to paru osobom, no i po prostu one się zachwyciły, że to fantastyczne, że to trzeba po prostu puścić dalej, nie? Że trzeba zrobić z tego książkę. No i ja tak gdzieś ten pomysł pomyślałam, że no może warto, może jak ja sama dla siebie piszę i mi to pomaga, być może to też pomoże innym, tym bardziej, że też dostawałam sygnały, że mam takie lekkie pióro, że to się bardzo łatwo czyta i że to wpada bardzo tak... gdzieś na głębokich poziomach. No ale nie chciałam, no, miałam jakby ten zarys książki, napisałam wszystko to, co napisałam i tak czułam, że to jeszcze nie koniec. I to już mi zajmuje chyba 5. rok. I poczułam, że zaproszę właśnie do tego projektu kilka kobiet. Kilka kobiet, które też tak jak ja zostawiły etat, bo czuły, że to nie ich miejsce i rozpoczęły własny biznes. I mam właśnie kilka wywiadów z nimi, spisałam to i jeszcze właśnie tak teraz wszystko dopieszczam, jeszcze mam jeden wywiad z jedną kobietą, tak żeby też pokazać, że to nie tylko moje doświadczenie, ale że inne kobiety też to zrobiły i że można. Chciałam szerszy obraz tego dać i, no i myślę, że to już niedługo zakończy się, bo to jest dla mnie też męczące, że to tak trwa i trwa i trwa. Tak, ja też mam takie poczucie, jak tam za mną stoi książka, z taką dumą się nie uchwalę, bo naprawdę tylko ja wiem, ile mnie to kosztowało na różnych poziomach. Tak. Jak wiele razy miałam ochotę po prostu powiedzieć dość, nie ma sensu, nie robię tego, nie warto, po prostu nie. Można też żyć bez napisania książki, a jednocześnie szłam do przodu i mam wrażenie, że ty też jesteś w takim procesie, to dotyczy książki, ale to bardzo często u innych kobiet dotyczy innych projektów, że czuć, że tam nie chodzi o tą książkę, tylko o ten proces stawania się osobą, która napisała książkę i to w ogóle nie chodzi o ego, tylko chodzi o to wykształcenie określonych umiejętności, o to przezwyciężanie różnych emocji, o wytrwałość, o podążanie za marzeniami, o pokazywanie siebie. Że tutaj ten proces jest taki, że on jest nagrodą, a ten fizyczny produkt, oferta czy jakaś zmiana to jest tylko dodatek. Tak, u mnie się to wiąże też z ludźmi bardzo. Po pierwsze z tymi kobietami, które zaprosiłam do książki, że no zaprosiłam, im otworzyłam też przed nimi jakąś drogę, więc no czuję poczucie takiej odpowiedzialności, że to musi być skończone, bo one jakąś tam nadzieję pokładają już w tym, zaangażowały się, dały swój czas, otworzyły się przede mną, więc no ja nie mogę ich zawieść. A po drugie, jak już książka będzie gotowa, wyjdzie na rynek, to raz będzie informacja zwrotna, z którą się będę musiała zmierzyć, a dwa, coś za tym też pójdzie, bo też mam już pomysły jakby związane z tym, co potem. Tak.
No i czy to wytrwam, czy ja po prostu podołam? I jest mnóstwo wątpliwości. Masz tytuł już? Tak. Jak jest ten tytuł? Możesz zdradzić? Mogę, bo on był zmieniany kilka razy, ale zostało już. No. Poczuj swój biznes. Czyli ma być to i biznes, tak, ale też czucie. Tak. I to połączenie właśnie, to holistyczne podejście. Fajnie, tego nam trzeba. Więcej kobiet, które wchodzą w tą przestrzeń holistycznego biznesu, biznesu holistycznie, bo to nie zależy od branży. Tak. I mam wrażenie, że to się dzieje w programie poprzez gości, poprzez kobiety, które biorą udział. I teraz poprzez te kobiety, które, zobacz, tak jak te wzięły udział i puszczają to dalej, żeby nas było więcej i żeby właśnie w ten sposób można było współpracować nawet pomiędzy sobą. Dokładnie tak. Pięknie. Tak, bo im więcej kobiet tak myślących, tym więcej współpracy takiej. Co byś powiedziała, Violetta, na koniec osobie, która słucha nas, jakoś tak, wiesz, rezonuje z nią to, jaka ty jesteś, jak ty mówisz, no, czyli możemy założyć, że ona jest w jakimś sensie podobna do ciebie i zastanawia się, czy teraz, czy dołączyć. Tak, teraz. Teraz, bo nie ma najlepszego czasu. To tak jakby kobieta czekała na najlepszy czas, żeby urodzić dziecko. Ten czas najlepszy nie nadejdzie. Nie ma takiego. Ten, który przychodzi teraz, jest najlepszy. Dlatego, że przychodzi teraz. I nie ma się co zastanawiać. Skoro przyszedł, znaczy, że jesteś gotowa na to. I to tak też pomyślałam właśnie, jak trzeci raz przyszła informacja od Marysi, żebym wystąpiła tutaj i podzieliła się z wami. Poczułam, że tak, no skoro przychodzi, to znaczy, że jestem na to gotowa. To i to będzie nagroda tego. Ja zawsze mówię, że takie szybkie nagrody, one tylko nas spłycają, czyli coś zrobimy, od razu dostajemy nagrodę. Takie szybkie nagrody nie są tym, czego potrzebujemy. Nagroda, która przychodzi po miesiącach, czasem nawet po latach, jest taką nagrodą, która pokazuje ci, że było warto, że ta cierpliwość, ta wytrwałość, ta praca jest wynagrodzona i ta nagroda zostaje wtedy z tobą na całe życie. Ona nie przychodzi tak jak ta szybka nagroda na chwilę i później już jej nie ma. Ona zostanie na zawsze. To jest taki fundament. Pięknie. No dobrze, to zatoczmy koło na koniec zapytam cię jeszcze o to, jak się teraz czujesz? 3 razy zaproszenie przyszło, za trzecim razem przyjęłaś. Jak się masz teraz, mając to poczucie, że no to już właśnie kończymy rozmowę, już się nagrało, domykamy ją. Czuję się bardzo dobrze, jest mi dużo lżej, jestem ci wdzięczna i tobie, że ty byłaś wytrwała, nie odpuściłaś i sobie, że zdecydowałam, że tak, że zrobię to. Żeby było jasne, jakbyś powiedziała, że nie, to też bym to uszanowała, ale czasem to jest no nie? Że ja tam już czułam, że chcesz, tylko ta motywacja mi nie pasowała, że coś tam właśnie gdzieś ten lęk się tam niepotrzebnie wkrada, że to nie chodzi o brak czasu, nie o to, że nie masz nic do powiedzenia i nie o to, że nie chcesz, tylko że jest takie coś, co się uzdrowi razem z naszą rozmową. No i poszło. Dziękuję ci bardzo, Viola. Dziękuję. Tego dobrego. Tego dobrego również.